tak nie skróż, tak nie spał, tak nie dywał, Panie, Chrystus został tylko Ty. Zależy jaką mamy intencję. Jak jest pogrzeb, wszyscy patrzymy na trumny, a msza jest ta sama. Jak jest ślub, wszyscy patrzymy na nowożeńców, a msza jest jedna. Inne modlitwy do nowożeńców, na pogrzebie inne, na jubileuszu inne. Jak cały nastrój jest na uzdrowienie fizyczne, psychiczne, duchowe, to mówimy, że jest msza z modlitwami uzdrowienia. Jak jest msza się kończy pogrzebowa, to ksiądz do katafalku i długie modlitwy. No i my też, jak się skończy ta msza, adoracja i modlitwy uwielbiające i uzdrawiające. Ale msza jest jedna. Dziękuję, że tak się liście się zeszli. Myślałem, że prawie wszyscy będziecie w Rzymie dzisiaj, a jednak nie wszyscy pojechali, bo coś pieniędzy się mieli, nie, no ani też okazji inny, ale to tak. Msza w Rzymie jest ta sama, wiecie, tak, no, ta sama. Popatrzmy na krzyż, tam Jezus nas zbawił, odkupił, żyjemy wdzięcznością za zbawienie, jako piękny i przeżegnamy, albo ładnie, albo wcale, więc palce razem, tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Że jak słońce świeci, to oświeca dobrych i złych. Jak deszcz pada na pola dobrych i złych. Jak jest taka msza zbiorowa, wspólna, to każdy ma tak, jakby miał swoją indywidualną. To już tak 100 razy, jak pójdziesz na, choćby na plażę, tam jest tak, już na plażę jedziemy, bo udar mógł, co możesz dostać, lepiej tam nie iść, ale czujesz, czy tam gdzie jeden człowiek, czy dwóch ludzi, czy 100, ma całe słońce. Tak jest w każdym przyszłym, im gdzie więcej, tym lepsza będzie ta msza każdego z nas. To tak to jakoś jest. To. Dlatego tak nie wymieniamy tych intencji, takie jak się macie położyli do koszyka, czy jakie macie w sercu, czy to takiego Kazimierza, który ma operację mieć, czy takiego Jana od siostry, to tam te wszystkie intencje, Bóg wie. To najważniejsze było tak, wspólna miłość. Dlatego żałujemy na wstępie zawsze. Nigdy nie jestem taki czysty, że nie mógł być czystszy. Dlatego Bóg pyszny się sprzeciwia, pokorny łaskę daje. Dlatego przed duszą każdy jakość ksiądz wzywa do pokory. Tam jest okazja do spowiedzi. Tam jest konfesjonał, zrobić wolny, żeby nie być blisko. Ostatni raz mówią, każdego spowiedź kosztuje. Tak się odsunąć. Ci, co tam gdzieś, to tu puste miejsce na wszędzie, to tu bądź, a kogo wystał wolny. Tym więcej, że wszyscy na niedzielę miłosierdzia Bożego chcemy być zupełnie na glans. Zupełnie na glans chcemy być, żeby zyskać nie tylko darowanie grzechów, ale kar, win, aby na nowo być ochrzczony. To się zyskuje właśnie na niedzielę miłosierdzia. To już się dzisiaj tak przygotowujemy. Módlmy się. Boże, Ty zjednoczyłeś różne narody. Wyznawaniu Twojego imienia spraw, abyśmy wszyscy ochrzczeni zachowali jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy chromy uzdrowiony trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa, wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siłę. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie, a każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił wam w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów. Oto słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane.
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Te siostry zaprzyjechały z Misji Świętej, z Kalkuty, Miłosierdzia. Niech tutaj przyjdą, to dla nich ma miejsce specjalnie przygotowane. Prosimy bardzo. Usiądźmy. Kto może, oczywiście. Także jestem wdzięczny za tę pieśń po Ewangelii przed kazaniem, dlatego że wprowadza na nas taki radosny nastrój. A moi drodzy, nastrój jest rzeczywiście podniosły, dlatego że cały czas trwamy w radosnym, szczęśliwym przeżywaniu uroczystości wielkanocnej. Czasami, kiedy tyle dni przygotowań, potem tyle dni pracy, pewnego takiego stresu związanego ze świętami, kiedy to już jest za nami, chciałoby się powiedzieć: święta, święta i po świętach, uff, skończyło się. Ale nie, nie, Kościół tak to wymyślił, że najważniejsze uroczystości trwają nie jeden dzień, nie dwa dni, ale 8. Mamy oktawę. Od jednej niedzieli do kolejnej niedzieli, niedzieli Miłosierdzia Bożego, na którą z radością oczekujemy. I tak naprawdę, moi drodzy, w dniu dzisiejszym popatrzymy sobie na teksty liturgiczne, na czytania. Trwamy cały czas bezustannie w radości zmartwychwstania. Obchodzimy święta paschalne, naszą Paschę. Moi drodzy, żeby głębiej zrozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć w tym świętym czasie, warto sięgnąć do tradycji, do tego, skąd się wzięło obchodzenie Paschy. A moi drodzy, Pascha przeżywana przez nas jest bezpośrednią kontynuacją innej Paschy, wcześniejszej, Paschy żydowskiej. To słowo Pascha pochodzi z języka hebrajskiego, od słowa Pesach. To słowo Pesach oznacza przejście. Takie przejście w znaczeniu skądś, dokądś. Z jakiegoś stanu do pewnego innego. Moi drodzy, to najważniejsze święto w judaizmie było upamiętnieniem wydarzenia fundamentalnego dla historii całego biblijnego Izraela. Cóż to było za wydarzenie? Wyjście z niewoli egipskiej. Przejście ze stanu zniewolenia do stanu wolności. Przejście z ludzkiej tragedii, z uciemiężenia, z rozpaczy, do życia w zupełnie innej, nowej kategorii. I kiedy Żydzi wspominali to wydarzenie, patrzyli na Faraona, ten Faraon kojarzył im się jak najgorzej. To oczywiste. Nic więc dziwnego, że potem tradycja utożsamia tego Faraona z szatanem, z diabłem, po prostu najzwyczajniej ze złem. I teraz, moi drodzy, kiedy rozważamy nasze wydarzenie Paschy, nasze wydarzenie wyzwolenia, wydarzenie przejścia, możemy sobie zadać pytanie, na które odpowiedź będzie za chwilę bardzo istotna. Co dzisiaj w moim życiu jest faraonem? Co lub kto? Przychodzimy uczestniczyć we mszy z modlitwą o uzdrowienie. Pragniemy uzdrowienia. A co to oznacza? To znaczy, że każdy z nas ma to, co go boli. Każdy z nas niesie jakiś krzyż. Ten krzyż różnie może mieć na imię. To może być cierpienie. To mogą być jakieś trudne, niepozałatwiane, nieuporządkowane relacje w naszych domach. To może być brak zaufania, brak miłości. To, że nie potrafię dawać miłości, to, że nie
przyjmuję, w moim domu jest za mało miłości. Każdy z nas ma różny ten krzyż. Każdy z nas ma innego faraona. To, co go gnębi, co nie daje mu spokoju, co nie daje nam żyć w szczęściu. Takim faraonem, który nas zniewala, upokarza, policzkuje, wiemy o tym doskonale, jest, bardzo często bywa, grzech. Szczególnie te grzechy, z którymi jesteśmy związani. Grzechy nałogowe. Kogoś faraonem może być alkohol, może być nikotyna, może być seks. Kogoś alkoholem może być to, że nie jest w stanie okazywać swoich emocji, uczuć. Nie jest w stanie podejść, przytulić, powiedzieć dobrego słowa. Co jest tym moim faraonem? Co mnie upokarza? Czego nie chcę? Czego nienawidzę w swoim życiu? Czemu służę? Czym jestem zniewolony? Zobaczcie, bardzo często mówimy: o, gdybym tylko mniej korzystał z telewizji. Ta telewizja jest takim moim faraonem. To mnie tak zniewala. Tak wiele godzin na tych serialach i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj mnożyć. I moi drodzy, pójdźmy krok dalej. Kiedy Żydzi przeżywali Paschę, przeżywali już tę uroczystość, to bardzo ważnym punktem całego tego wydarzenia było spożywanie wina z kielichów. Były 4 kielichy paschalne. Każdy taki kielich symbolizował bardzo ważne wydarzenie w historii Izraela, kiedy to Bóg dał się poznać jako ten, który wyprowadza. Ten, który daje człowiekowi wolność, który silnym, podniesionym ramieniem mówi: pójdź za mną. Bóg, który ma moc nas wyciągać. Te 4 kielichy. Ale moi drodzy, te 4 kielichy, które były wypełnione winem, to wino było z nich spożywane w czasie Paschy. Ale był jeszcze 5 kielich. 5 kielich, choć napełniony, nikt z niego nie spożywał. Kielich ten był zarezerwowany dla Eliasza, dla Mesjasza. To utożsamiali te postaci. Nikt nie ważył się podnieść tego kielicha. Oni czekali, że oto przyjdzie Mesjasz, który wypije ten kielich, który uwolni nas z każdej niewoli naszego życia. Bo zrozumieli, że to już nie tylko faraon jest tragedią, ale tragedią jest każdy nasz grzech. 5 kielich. Pamiętacie, moi kochani, zanim ta radość Wielkiej Nocy, nawet zanim krzyż Pana Jezusa, modlitwa w Ogrójcu. Pan Jezus modli się do swojego Ojca: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, lecz niech nie moja wola, lecz Twoja się stanie. Moi drodzy, to jest ten 5 kielich. To jest ten kielich dopełnienia, wyzwolenia, dopełnienia naszej wolności. Chrystus jest tym, który staje się Mesjaszem. Jest tym, który uwalnia. Już nie jest to niewola faraona, ale uwolnienie spod największego przekleństwa świata. Co jest tak wielkim przekleństwem? Co jest tak wielką tragedią ludzką, że sam Syn Boży musiał stać się człowiekiem, musiał rozciągnąć swoje ramiona na drzewie krzyża, musiał dać się przebić, zmiażdżyć, skruszyć? Co jest tak wielką tragedią, przekleństwem? Raz jeszcze powiedzmy. Moi drodzy, to, że my służymy nieraz swoim bożkom, mówimy: telewizja jest moim bożkiem, alkohol jest moim bożkiem, seks jest moim bożkiem, to wcale nie o to chodzi, że my tym bożkom służymy, ale ten, komu służymy, ten, który jest naszym największym przeciwnikiem, często w drodze do Boga, to kto to jest? To jestem ja sam. Jestem ja sam. Bo ja, służąc tym bożkom, tak naprawdę służę samemu sobie. Bo w pewnym momencie zgodziłem się z logiką złego ducha, logiką szatana. Powiedziałem: tak, ja jestem Bogiem. Tak mi się wszystko należy. Tak wszystko powinno się w życiu moim i innych kręcić dookoła mnie. Dlatego będę służył sobie. I będę spotykał drugiego człowieka. I on jest po to, żebym ja był szczęśliwy. Ten człowiek, którego Bóg stawia na drodze mojego życia, jest po to, żebym ja był szczęśliwy. On ma mi dawać radość. On ma mi dawać spełnienie. I tak dalej, i tak dalej. Ja w centrum. Moi drodzy,
to już jest coś więcej niż egoizm. To jest zniewolenie sobą. I to jest, moi drodzy, największe przekleństwo, jakiego doświadcza człowiek. To przekleństwo grzechu, które nakazuje nam żyć dla samych siebie, które nakazuje nam wszystko w swoim życiu ofiarować na jednym ołtarzu. A tym ołtarzem jest ołtarz mojego ja. Możemy tutaj polemizować, możemy się kłócić, że to nieprawda, ale kiedy popatrzymy w szczerości swojego serca na nasze życie, to okazuje się, że tak, tym faraonem, od którego potrzebuję uwolnienia, jestem ja sam. Chrystus po to umiera i zmartwychwstaje, aby wyprowadzić nas, aby dokonało się nasze przejście z naszego małego, zamkniętego świata, świata siebie i przeżywania samego siebie, i wyprowadza nas do drugiego człowieka, uczy nas kochać. Tak jak On oddaje owce, On oddaje życie swoje za owce, tak zachęca nas. Uczcie się kochać. Wychodźcie z niewoli samego siebie. Przejdźcie z tej perspektywy ja do ty. To jest miłość. Przekraczanie siebie. Wychodzenie z siebie. I chrześcijanin to jest ten, który dzięki Bożej mocy, dzięki Duchowi Świętemu, którego przyzywaliśmy na początku Eucharystii, jest w stanie czerpać swoją radość, czerpać swoje szczęście z dawania swojego życia innym, stracenia. Czego najbardziej na świecie nie chcemy? Nie chcemy krzyża, nie chcemy tracenia. Powiesz mi, że łatwo jest ci zaakceptować swój krzyż? Nic z tego. Jeśli uważasz, że łatwo jest w twoim życiu zaakceptować ci twój krzyż, to najprawdopodobniej nie wiesz, czym jest krzyż twojego życia. Oczywiście może być taka sytuacja, jesteś chory, chora na jakąś przewlekłą, ciężką chorobę. Mówisz, to jest mój krzyż, ja go akceptuję, przyjmuję. A moi drodzy, krzyż to jest to właśnie, na co w swoim życiu się nie zgadzasz. To może być nawet grzech kogoś innego. Że ojciec pije albo pił. Ktoś cię prześladuje, ktoś cię nienawidzi. Ta osoba jest taka, 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 taka. To jest twój krzyż. To, czego nie możesz znieść. Czego nie cierpisz. Ale moi drodzy, zobaczcie, Chrystus daje się ukrzyżować, ale zmartwychwstaje. I prośmy o to w tej Eucharystii, żeby przede wszystkim, skoro Bóg ma nas uzdrowić, to uzdrawiając wszystko, pamiętał przede wszystkim o naszych oczach. Dlatego, że dobry wzrok, dobre duchowe spojrzenie pozwala nam sięgnąć wzrokiem dalej i głębiej, zobaczyć więcej niż jesteśmy w stanie normalnie. Bo kiedy patrzymy na krzyż, skupiamy się tylko na lęku, na bólu, strachu, na tragedii, upokorzeniu, odtrąceniu. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał, pokazując swoje przebite ręce, przebite nogi, przebity bok, jest pełen chwały, pełen radości, pełen Bożego entuzjazmu. Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie zobaczyć dalej. Teraz czeka mnie krzyż, ale ten krzyż, za tym krzyżem idzie chwała zmartwychwstania. Zobaczcie, moi drodzy, chodzi o to, żeby zobaczyć, że tym, który nadaje sens cierpieniu w moim życiu, jest Jezus Chrystus. I że ten, w którym jest zbawienie, w którym jest wyzwolenie, to jest Jezus Chrystus. Pamiętacie taką sytuację z historii biblijnego Izraela, że za niewierność ludu Bożego Bóg zsyła na Izraelitów węże o palącym jadzie. Te węże kąsają ich i umierają. I Mojżesz prosi i co wyprasza? Wyprasza Bożą interwencję. Bóg mówi tak. Sporządź miedzianego węża, umieść go na wysokim palu. Każdy, kto spojrzy na tego węża, zostanie uzdrowiony. Wydaje się proste. Ukąsił mnie wąż, źle się czuję, pewnie zaraz umrę, ale spojrzę sobie na miedzianego węża i będę zdrowy. Niby proste, ale zastanówcie się. Kiedy między waszymi nogami pełzają tak bardzo realne węże, ta realność ich polega na tym, że mnie kąsają,
Nie jest łatwo podnieść wzrok, nie wpatrywać się w nie, ale zawiesić swój wzrok gdzieś u góry, na miedzianym wężu, który jest przecież o wiele mniej realny. Zatrzymujemy swoją uwagę na tym, co bardziej nas dotyka, co bardziej nas rani. Zobaczcie, to jest to wstawiennictwo Mojżesza. Chrystus jest nowym Mojżeszem. W tym momencie, kiedy ja wam ogłaszam tę dobrą nowinę, nowinę wyzwolenia, co robi Chrystus? Chrystus zmartwychwstał ze swoimi przebitymi rękoma, ze swoimi przebitymi nogami, stoi przed tronem Ojca, stawia się za nami, po to, abyśmy otrzymali Ducha Świętego. Mówi: Ojcze, ten człowiek winien jest śmierci, bo zgrzeszył, ale ja za niego umarłem. Proszę Cię, Ojcze, daj temu człowiekowi Ducha Świętego, aby się nawrócił, aby zrozumiał, że pokochałem go odwieczną miłością i aby zrozumiał, że sensem jego życia jest właśnie miłość. Sami doświadczamy tych węży o palącym jadzie, różnych naszych cierpień. Pytanie nie jest jedno. Czy potrafimy podnieść nasz wzrok ponad to, co tak bardzo nam dolega, zobaczyć Chrystusa zmartwychwstałego, który jest odpowiedzią na nasze pytania, nasze tragedie? Czy jesteśmy w stanie popatrzeć na Chrystusa, który jest naszym uzdrowieniem tu i teraz? Moment decyzji jest nie wczoraj, nie jutro. Teraz muszę wybrać, czy chcę, żeby Chrystus był moim Panem, był moim Zbawicielem, Uzdrowicielem, Odkupicielem. Inaczej, czy chcę przyjąć z otwartym sercem to wszystko, co Chrystus zrobił dla mnie? Amen. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, zmartwychwstał. I przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. O krwi Jezusa, obmywaj nas. Krwią Twojej ran jesteśmy ustawiani i oczyszczani. Cena naszego zbawienia, krew Jezusa Chrystusa. I kłaniamy się. Oto wielka tajemnica wiary. Kto może klęknie, znów ze czcią patrzy mi ufnie na Jezusa, ja na tego węża tak ufnie,
tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Mamy różne lekarstwa, różne tabletki na różne choroby. Jezus jest lekarzem na wszystko. Przyjmuje Cię Jezus jako lekarza. Ty wiesz, co się kryje w człowieku. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Cichu. Rzadko kiedy narzeczeni krzyczą do siebie: ej, ja cię kocham! To by ośmieszył miłość, nie? To by ośmieszył miłość. Oni tak jakoś tak mówią, tak serdecznie, tak żeby ledwo się słyszeli, a czasem mówi specjalnie tak cicho, żeby ona aż do ucha musiała nastawić, a przed okazją tak no pogłaskał, dotknął. To jest to, tak należy po komunii być. Tak jestem cichy, a słyszę, co mówi we mnie Jezus. Będę słuchał, co mówi we mnie Pan. A Pan mi powie, co jest moim faraonem, co jest moim Bogiem, komu ja służę. Kiedy Jezusowi jest smutno, smutno jest mamie, żonie, kiedy mąż nie rozmawia, patrzy telewizor czy komputer, a ona na boku. A to Jezus we mnie. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus. Chcę kochać Ciebie, Boże, jak tylko serce może. O dobry Jezu mój. O dobry Jezu. Jezu powiedział, że Twoją rozkoszą być ludem. Przeżywać takie rozkoszą, ja takie święta. Tata przyjechał z Irlandii, mama, dzieci, wszyscy przy stole opowiadają, cieszą się. O, rozkoszą. Tak jest Jezusowi rozkoszą, kiedy Go przyjmujemy, kiedy z Nim rozmawiamy. Jezu, daj mi uczucie Twojej boskiej miłości. Jak nie ma uczucia boskiej miłości, to się nudzę na mszy, nudzę wszystkim, co Boże. Jezu, Duchu Święty, daj mi uczucie boskiej miłości. Jak owładnęła boska miłość Marię, to zaczęła śpiewać: wielbi dusza moja Pana. Bo inaczej nie będzie, jak to powiedzieć. Niech nas wszystkich ogarnie teraz uczucie boskiej miłości, Duchu Święty, stąd. O duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. O duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. O duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. I wstajemy. Módlmy się. Panie nasz Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i dał nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Szczęść Boże! Ja na mszę świętą uzdrowieniową pierwszy raz trafiłam dokładnie rok temu w kwietniu, tak półtorej miesiąca po moim nawróceniu. No i przede wszystkim Pan Jezus na tej mszy jakoś dał mi poznać swoją moc, dał mi wiarę w Jego moc. Zaczęłam Go wtedy kochać, zaczęłam chcieć z Nim być i zaczęłam chcieć być w Jego kościele i działać tam. I jednym takim moim marzeniem było pojechać na jakąś pielgrzymkę. Ale niestety, od kiedy pamiętam, miałam bardzo silną chorobę lokomocyjną. Także tak naprawdę godzinę nie mogłam w autokarze pojechać bez aviomarinu, bez jakichś mocnych leków. No i w lipcu dowiedziałam się, że z tego kościoła tutaj jest organizowana pielgrzymka we wrześniu do Częstochowy. I strasznie chciałam na nią pojechać, no ale sobie nie wyobrażałam 2 dni w autokarze bez żadnych leków, a nawet z lekami byłoby tak ciężko dosyć. No i tak sobie pomyślałam, no dobra, to przyjadę tutaj do Torunia i poproszę o uzdrowienie. No i rzeczywiście przyjechałam. I jak kapłan chodził z Najświętszym Sakramentem między ławkami, to też podszedł do mnie
I jak już z Panem Jezusem odszedł, to ja już wiedziałam, że ja jestem uzdrowiona i nawet jak wracałam następnego dnia do domu, to poczułam, że jest inaczej. I rzeczywiście mogłam we wrześniu pojechać na tą pielgrzymkę do Częstochowy i przez ręce Maryi, która na pewno mi tutaj wyprosiła Pani Podgórska ten cud, mogłam pojechać i podziękować. Chwała Panu. Jest jeszcze ktoś, kto chciał? To dziękujemy, że Cię Pan Jezus zauważył wtedy, taką małą odrobinę, mógł Cię nie zauważyć w tym tłumie, a jednak Cię zauważył, to teraz wystawimy Pana Jezusa i zaczniemy tak uwielbiać, uwielbiać. Najważniejsze przy uzdrowieniu jest przebaczenie i uwielbienie. Nie ma uzdrowienia bez przebaczenia i bez uwielbienia. Spocznij na nas, Duchu Pana. Ducha Świętego. Na początku świata Duch Boży unosił się, ukształtował przyrodę. Duch Święty stąpił na Maryję i poczęła i się rozpoczęło nauczanie. Duch Święty stąpił na apostołów i rozpoczął się Kościół. Dlatego tak wzywamy tak Ducha Świętego. Duchu Święty, przenikaj nas. Ogarniaj nasze życie takim, jakie ono jest, aby wszystko, co jest w naszym życiu, zostało przeniknięte Twoją obecnością i miłością. Dotykaj nas uzdrawiającą i uwalniającą mocą Chrystusa, naszego Pana. Dotykaj całej historii naszego życia. Duchu Święty, który przenikasz i napełniasz ludzkie serca swoją obecnością, przeniknij każdego z nas miłością Ojca. Przeniknij nas tak, abyśmy teraz we wszystkim należeli do naszego Pana i Zbawiciela. Powierzmy całe życie Chrystusowi, wszystko to, kim jesteśmy, co sobą stanowimy, z czym przychodzimy. Powierzmy także Chrystusowi naszych bliskich, których przynosimy dzisiaj w naszych sercach, prosząc, aby Jezus wejrzał na nich, uleczył rany, przywrócił ich do życia, by mogli wypełnić swoje podstawowe zadanie człowieka, chrześcijanina. Duch Święty powoduje, że uwielbiamy Boga. W Duchu Świętym tylko można uwielbiać. Tylko modlitwa płynąca od Ducha Świętego jest miła Trójcy Wszechświętej. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyśmy umieli Cię uwielbiać. Uwielbiam Cię, Stwórco Wszechświata,
bądź uwielbiony w Twojej mądrości i potędze. Uwielbiam Cię, Ojcze, w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, w Twoim miłosierdziu, w Twoich aniołach i Twoich świętych. Bądź uwielbiony, Ojcze Przedwieczny, we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś, we wszystkich dziełach rąk Twoich. Uwielbiam Cię, Ojcze Niebieski, za wszystko, co w Duchu Świętym uczyniłeś dla naszego zbawienia przez swojego jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Uwielbiam Cię, Panie, w każdej Eucharystii, gdzie składasz ofiarę ze swego ciała i krwi Ojcu Niebieskiemu dla naszego zbawienia. I potwierdzimy to pieśnią. A teraz, Duch Święty, pozwól nam dziękować sercami waszymi, rządzi wdzięczność. Wdzięczność jest kwiatem miłości. Sercami naszymi niech rządzi wdzięczność. Bądźmy wdzięczni za życie, za zdrowie, za tą obecność, że mogę tu być, że są tylko ci, których Pan tu wezwał. Inni mogli być, ich nie będzie. Tylko Ty ich wezwałeś. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość i miłosierdzie. Dziękujemy Ci za krzyż, że przez ofiarę swego Syna Jezusa i Jego przenajświętszej krwi wykupiłeś nas z niewoli grzechu, że dałeś nam Maryję za Matkę, współodkupicielkę i pośredniczkę wszelkich łask. Dziękujemy Ci, że przez chrzest i łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas do Królestwa Twego jako dzieci Boże. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, że błogosławisz nas. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, że błogosławisz nas. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, że błogosławisz nas. Powiedziałeś, że proście otrzymacie, szukajcie, znajdziecie. Kołaczcia będzie wam otworzone. Kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Panie, wylewamy swoją duszę jak wodę przed Pańskim obliczem. Z Marią, z aniołami świętymi, z całym niebem wyrażamy swoje prośby. Pomóż nam, dobry i miłosierny Boże, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją miłość. Byśmy zawsze pełnili Twoją wolę. Jezu, prosimy, oświeć ciemności naszych dusz. Daj nam prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Spraw, abyśmy Cię, Panie, poznali i we wszystkim jak najwierniej pełnili Twoją wolę. Rozpal nasze serca miłością, obdarz nas łaską miłowania Ciebie i Twojej Matki. Daj nam radość wiary i udziel nam mocy Ducha Świętego. Wyzwól nas z przeszłości, wyzwól nas z wszelkich kompleksów, daj nam opanowanie, pogodę ducha, głębię myśli i prawdziwą pokorę. Potwierdzimy to pieśnią. Oddaję Ci życie swe. Wstajemy. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oddaję Ci życie swe.
chwilę tak milczenia. Każdy tak zapatrzy Jezusowi w twarz i tak będzie słuchał, co mówi we mnie Pan. Do każdego Jezus coś powie. Jak się ta treska dzieciątka Jezus była w pierwszej komunii, to ksiądz jej mówi: słuchaj, Pan Jezus ci powie najważniejszą rzecz twojego życia po pierwszej komunii. Ty z książeczki tak te modlitewki odmówiła, a teraz Jezus mów ty. Ja ci mówiłam, a teraz mów ty. I wyraźnie słyszy: a ty zostań świętą, a ty zostań świętą, a ty staraj się być świętą. I to małe rzeczami. Tylko małe rzeczy z miłości. Tylko małe rzeczy wykonuj z miłości. Nie chcę żadnego błysku. Nie chcę żadnego wielkiego wysiłku. Tylko małe rzeczy z miłości. To słyszała i wypełniła. I do dziś ma nazwę Mała Teresa. Choć jest wielkim doktorem. Mała Teresa. Małe rzeczy. Słuchaj, co mówi teraz Pan jest do ciebie. To też do zbawienia nie jest potrzebne, ale tak Biblia to ma, Pismo Święte to ma, a my mamy wszystko wykonać, co jest w Piśmie Świętym. Jest też tam mowa w językach. Śpiewali w językach. Czyli taki język, który sam Duch Święty chce i taka modlitwa, jako sam Duch Święty chce, żebym ja nie wiedział nawet, co mówię, żeby Duch Święty przeze mnie przemówił. I kto tak, a kto tego daru nie ma, to niech sobie mówi tak: Alleluja, Alleluja, wielbi dusza moja Pana, Alleluja, chwal, albo patrzy w hostię, cokolwiek. Szandara, 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 szan, weple tuową korda bileriu, etu ja mori zimejza. Szandara, 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 szanda, weple tuową korda bileriu, etu ja mori zimejza. Szandara, 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 szan, szandara, szandara, szanda, weple tuową korda bileriu, etu co nie ma, otrzymał mniej. Nie, nie, nie. Wszyscy tamci mogli jeszcze więcej otrzymać. I tak samo te zdania, które odczytam, to ci ludzie będą słyszeć w sercu, w duszy, że to do nich tyczy. Ale wszyscy doznają się jakikolwiek. Tu nie wyjdzie nikt bez wzbogacenia. Jezus uwalnia mężczyznę. Wyznaj, że Jezus jest twoim Panem i będziesz wolny. Jezus chce się uwolnić od takiego uzależnienia wewnętrznego, że nie jesteś swobodny. Jezus spełnia twoje nadzieje na uwielbienie i na uwolnienie z nałogu tytoniowego. Dziękuj Panu Bogu, ale proś Go w Komunii Świętej, aby ta łaska spłynęła na ciebie. Jezus zabiera ci ból stopy, o której uzdrowienie prosisz. Wychwalaj Jego miłosierdzie. Teraz Jezus już ją dotyka. Będzie to powoli, ale systematycznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Pan Jezus dotyka chorej tarczycy i uzdrawia. Wynik pobranego materiału z biopsji będzie dobry. Dziękuj i uwielbij Pana. Nieustannie dziękuj i uwielbij Pana za łaski, jakimi Cię obdarza. Jezus jest przy Tobie. Pan Jezus przychodzi do skłóconego małżeństwa i uzdrawia ich relacje.
Wybaczcie sobie i wychwalajcie Jego imię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Jezus uzdrawia 3 kobiety z raka narządów kobiecych. Zaufajcie Jezusowi do końca. Jezus przychodzi z łaską uzdrowienia do kobiety chorującej na częste bóle gardła. Jest kobieta, która modli się za męża, który uległ wypadkowi. Jezus uzdrawia go i przywraca mu sprawność. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Jezus uzdrawia chore zatoki u kobiety. Jezus uzdrawia chorą trzustkę u starszej kobiety. Dziękuj Panu. Jezus uzdrawia nogę młodego mężczyzny, za którego modli się ojciec jego. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszym sakramencie, teraz i zawsze, na wieki wieków. Masz pragnienie spowiedzi. Nie zwlekaj, idź teraz. Pan Jezus dotyka osobę, która miała wypadek. Uzdrawia jej rękę i pokaleczone ciało. Dziewczynka, która często się przeziębiała, Jezus zabiera jej tą dolegliwość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Jezus uzdrawia twoją niemocną nogę. Zaufaj, a będziesz zdrów. Wychwalaj imię Jezus. Modlicie się o potomstwo. Jezus wysłuchuje waszą modlitwę i pragnienia. Przebacz i pojednaj się z rodzicami. Oni chcą dla ciebie dobrze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze. Jezus uzdrawia dziś dwie osoby, które żyją w ciągłym kłamstwie w stosunku do bliźni. Oddajcie tą słabość w sakramencie pojednania, a uczujecie ulgę i szczęście wewnętrzne. Jezus uzdrawia chore nogi u mężczyzny. Choroba trwa od kilku już lat. Jezus przytula i daje swój pokój kobiecie, która cierpi z powodu nadużywania alkoholu męża. Cierpi dusza moja Pana, nie ratuje się duch mój, o ustalcie mu. Pan Jezus uzdrawia w rodzinie napiętą sytuację z powodów materialnych. Jezus daje wam zrozumienie zła. Idźcie do sakramentu pojednania. Pycha i zazdrość jest grzechem. Jezus daje zrozumienie osobom, które nie mają świadomości swojego postępowania. Pan Jezus uzdrawia kilka osób z nałogu tytoniowego. Oddajcie to zniewolenie Jezusowi i ufajcie w Jego moc. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jest kilka osób, które nie były u spowiedzi wielkanocnej. Skorzystajcie z łaski, jaką Jezus was dzisiaj obdarza. Dziękujcie za Jego miłosierdzie. Pan Jezus uzdrawia chory kręgosłup u osoby, która bardzo cierpi. Dziękuj Panu. Pan Jezus uzdrawia wrzody żołądka u młodej osoby. Dziękuj Jezusowi. Chwała Ojcu. Kobieta ma problemy kobiece.
Jezus uzdrawia dwie kobiety z depresji, silny ból głowy. Dziękuję Jezusowi. Wielbi dusza moja Pana. Pan Jezus dotyka młodego mężczyzny, za którego modli się matka. Jezus daje mu zrozumienie złego postępowania. Oddaj to w sakramencie pokuty. Oszczerstwo, plotkarstwo, złorzeczenie, wyrzeknij się tego, oddając to w sakramencie spowiedzi. A Jezus cię uzdrowi i będzie błogosławił. Pan Jezus dotyka osobę chorą na nowotwór. Zaufaj Panu. Jezus chce cię uzdrowić poprzez ręce lekarzy. Zaufaj i dziękuj. Jezus uzdrawia twój gniew do męża. Daje ci myślenie pozytywne. Zaufaj Panu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi. Pan Jezus uzdrawia dziecko chore na epilepsję. Ataki będą rzadsze. Jezus przytula dziecko do swego serca. Osoby wątpiące, które tu przyszły, Jezus was uzdrawia i umacnia waszą wiarę. Dziękujcie za Jego miłosierdzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki. Jezus teraz chce tak się przejść przez Kościół. Kiedy przyszedł do Szymona Piotra, leżała w gorące. Jeden ewangelista mówi, że rozkazał gorące nocą Bożą. Ustąpiła. Jezus ujął za rękę, wstała i usługiwała. A nim zjedli kolację, to pełne podwórko Piotra ludzi. Na wszelkie niemoce. Jezus nie stanął w progu, aby wszystkich pobłogosławić, lecz podchodził do każdego, na każdego spojrzał, do każdego w duchu coś powiedział, tchnął swojego ducha i moc uzdrowienia wychodziła i moc boska uwalniała od złych duchów. Ten Jezus teraz chce się tak przejść przez Kościół i my tak będziemy śpiewać, modlić się, raz śpiewać, raz modlić się. A ojciec Łukasz tak przejdzie z Jezusem, tak patrzeć Jezusowi w twarz, żeby te moje oczy i blask monstrancji mnie przenikał. Jezu, kocham Cię, Jezu, kocham Cię, Jezu, Aleluja.
Jezu, Baranku zraniony moim grzechem, uwielbiam Cię. Najczulszy Synu Ojca, wywyższam Cię. Umiłowany Panie, kocham Cię.
zesłanki Twej stóp, Chryste, do tych, których tu nie ma. Cały Kościół Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, błogosławieństwo Polaków na całym świecie za chlebem, nasze zakony, misjonarzy na całym świecie, osamotniony z tęsknotą. Wszystkich, którzy się zwijają teraz na potwory, wylewy, paraliże, choroby. Wszystkim, którzy tak ciężko, wszystkich, którzy teraz jadą w drodze do Rzymu i do miejsc świętych. Módlmy się, Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól później taką czcią otacza święte tajemnice ciała i krwi Twojej, iżbyśmy skutków tego sakramentu w sobie na zawsze doznawać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Patrzymy tak oczami, sercem. Dopiero się skończy żegnanie się, żegnamy potem. Niech nas błogosławi szczęście Bóg Ojciec, Syn Boży. Przenika nas. Duch Święty, tchnij w nas. Się coś poczęło dzisiaj. Osądziła się ty. Amen i żegnamy się. Będzie chwała i Święty mówi, Jezus mówi, zamiast się uzdrowić, idźcie, pokażcie się kapłanom. Pan Jezus powiedział, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Jezus tak se upodobał, żeby łaski spływały przez ręce kapłanów. Są one namaszczone, konsekrowane i teraz tak nie pchać się, tak do wszystkich błogosławieństwo starczy, my wszyscy kapłani i tak do każdego, równocześnie, do każdego jednakowo. Mieć tą wiarę, nie robić takich, tak ja to czasem jest, do jednego idą do komunii, a tamten szczeka, to jest tak nieuszanowanie Jezusa. Tak, mieć wiarę. Przez każdego to Jezus, nie ksiądz, tylko Jezus błogosławi. To idźcie, pokażcie się kapłanom. Amen. Śpiewamy. Jezus zwycięży, chodź do prawo Jezus.
szatan pokonany. O, alleluja, o wieczne czasy, królem królem. I razem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem dziwnym. Jezus jest Panem, tylko na Ciebie, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc, Jezus jest Panem. O, alleluja, o wieczne czasy, królem króluje. I razem Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, o, jest Panem. Razem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, ogłośmy! Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem dziejny. Jezus zwycięży, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem, o, alleluja. O wieczne czasy królem królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem dziejny. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem. Jesteś radością mojego życia, o, o Panie mój, jesteś radością mojego życia, o, o Panie mój, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, ja zawsze jestem Panem i razem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem. Na zawsze jesteś Panem miłością, jesteś miłością mojego życia. O, o Panie mój, jesteś miłością mojego życia. O, o Panie mój, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem. Na zawsze jesteś Panem. Nadzieją, jesteś nadzieją mojego życia. O, Panie mój, jesteś nadzieją mojego życia. O, Panie mój, Ty jesteś mój Pan, Ty jesteś mój Pan, Ty jesteś mój Pan, na zawsze jestem Panem. Ty jesteś mój Pan. Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem. Tu proszę, jesteś.
jesteś ukrością mojego życia. O, Panie mój, jesteś ukrością mojego życia. O, Panem, Panem.